Witajcie w drugim odcinku ze serii Surveying Mars. Tej strony od Krypsaradiki. Jest to oczywiście drugi sezon. Także na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, a mianowicie zbudowaliśmy podstawy kolonii, czyli już tutaj mamy kopułę. Czeka tylko już dla kolonistów. Tutaj zbudowaliśmy rancho. Farmę hydropoliczną, aby już cokolwiek zaczęliśmy produkować jakąś żywność. A w dzisiejszym odcinku przybędzie właśnie już rakieta z kolonistami. Tylko musiałem ją jeszcze wystrzelić, także już ją... Teraz ją nakażę, aby została wysłana na Ziemię. Mogę mieć też lekkie problemy z mówieniem, bo jeszcze mnie te zatoki męczą. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Że nie będzie wam to przeszkadzało. A poza tym mamy tutaj anomalię do zbadania. Także wysyłamy nasz eksplorator, aby to zeskanował. I co, włączamy czas. I też pamiętajcie, aby zostawić tutaj pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz, suba. No i dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Także będzie mi miło, jak coś zostawicie, że będziecie doceniać moją pracę, którą wkładam w te filmy, jak i w kanał, abyście mieli dobrą jakość. I 8 budynków nie działa, to dlatego, że nie mamy jeszcze tyle robotników. Ale wkrótce przybędą pierwsi mieszkańcy. Także będzie dobrze. Tutaj jest dość sporo metalów. Ale bardzo sporo. Tak, ile tutaj dokładnie jest? A tak 57, to nawet bardzo dużo. Szczerze mówiąc. No bo nie, że te dwa roboty sobie pozbierają tylko tego metalu. Jak tam cement? A to jeszcze tam dużo cementu zostanie. I mamy anomalię kolejną. Bardzo dobrze. Mamy teraz badawne technologie, czyli podziemne ogrzewanie. Tutaj zwiększymy ładowność naszej rakiety. I jeszcze zrobimy pierwszą technologię, jeśli mowa o... Jakby to powiedzieć, terraformacji Marsa, czyli zaczniemy go ocieplać. Aby miał wyższą temperaturę, aby woda mogła być w stanie ciekłym. Ale tak, wybierzmy kolejne badania, czyli będą tak, wieże dedukcyjne nie wymagają już energii ani konserwacji. To po pierwsze. Po drugie, wybierzemy sobie badanie takie jak... co tu wziąć? O! 6 anomalii planetarnych. Dlaczego? Bo kupimy sobie nową rakietę. Tylko jeszcze nie teraz. Jak tam ogólnie misje, jeśli mowa o kamienie milowe? A, widzicie? Na razie prowadzimy jakby przewagę nad przeciwnikiem, ponieważ my tylko zyskujemy te dodatkowe punkty badawcze. A nasi przeciwnicy to... Znaczy konkurenci to jest właśnie Unia Europejska, czyli ogólnie jakby to powiedzieć Europa, Brazylia. To jest nasza kolonia. No i co ciekawe, paradoks jeszcze jest tutaj. Także tak to wygląda. Tutaj zwiększymy składowisko odpadów. Bo w tym przypadku, że nie posiadamy Brazylii, która posiadała budynek, który przetwarzał odpady skalne na rzadkie metale, to w tym przypadku jedyny budynek, który przetwarza, o ile dobrze pamiętam, to była ta wytwórnia. Jakiś budynek, który wytwarzał atmosferę. Wiem o to, że on to potrzebował. Okej, światła zgasły. No, jak widzicie, też sobie małe tutaj zbiorniki na wodę. Dlaczego? Ponieważ gdyby był przypadek, że skończy się te zboże obecne, to żeby zaraz woda nam się nie skończyła, to wolę ją trochę nagromadzić i ją trzymać w zapasie, tak dla bezpieczeństwa. To jeśli mowa o bezpieczeństwo, to weźmy jeszcze, zbudujmy jeszcze jeden zbiornik. Czyli w tym miejscu i jeszcze jedną rurkę. O, tak to będzie wyglądało. A tu
które nasz oddzielacz wilgoci pracuje przy okazji? Troszkę źle tutaj postawiłem, bo jest zmieszana wydajność, bo są koło siebie, no ale nie zauważyłem tego wcześniej. To zbudujemy kolejny tutaj oddzielacz wilgoci, a może nawet i tutaj. Tylko postawimy, to ładnie się wkomponuje. Tylko czy trzeba go podłączyć? To się okaże. Także zwiększymy trochę produkcję wody. O, i ładnie jest. A, nawet nie potrzebuję tutaj połączenia. O, przy okazji już nasza rakieta już jest, także weźmy pasażerów odpowiednich. Czyli po pierwsze, na pewno potrzebujemy sobie... O, mamy dobrego technika. Ze Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj kogoś do... od Bułgarii, ale to... woli być samotnikiem, więc nie. Tutaj lubisz to... O, możemy tą kobietę z Chin wziąć. Jest to gorożka. Mamy tutaj strażnika, czyli ze Stanów Zjednoczonych kobietę. O, mamy tutaj gorogę z Indii. Mamy tutaj naukowca ze Szwecji. Sprawność i religijność. Zobaczmy, czy mamy botanika jakiegoś. Tak, mamy tutaj z Niemiec botanika, mężczyznę. Mamy tutaj kobietę z Bułgarii. O, kolejny botanik z Niemiec, która ma też seksowność i krzepę, czyli może być szansa, że szybciej dziecko się narodzi. Potrzebuję lekarza. O, mamy lekarkę z Francji. Ma pracoholizm i religijność, także fajnie. O, tutaj mamy geolożkę ze Stanów Zjednoczonych. Ma bardzo dużo geologów, jak widzę. Ale też mamy chyba specjalnych ludzi, jeśli mowa o tym, którzy mają specjalne... A właśnie, sława. O, ten to jest słabszy trochę. A może jeszcze kogoś tutaj mamy? Nie widzę. No to jeszcze sprawdźmy tutaj jakąś osobę, jak na przykład ten, może lekarz. Ty więcej się posilasz, no to nie. Bym tą lekarkę wziął, ale jest jeden problem. Po pierwsze, ma zamiłowanie do gier. Po drugie, weganizm, ale mamy tam zbudowane rancho, więc trochę tak... No słabo. Dobra, może być ten geolog. Ma tutaj nerd i entuzjazm. Jest to kobieta z Indii. No to co, wysyłamy naszą ekipę. Wystrzel. I przez ten czas, jak to będziemy badać, to chyba zaczniemy badać właśnie te przełomy, stan badań. Aby zbadać sobie te anomalie. Jeszcze tak to zaplanujemy. Budynek nie działa, czyli posterunek, to wiadomo. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że tutaj postawiłem ulepszony generator w tym miejscu, a może jednak to jest dobry pomysł. Sam nie wiem. A właśnie, skoro mamy techników, to weźmy zbudujmy już tutaj zakład produkcyjny polimerów. To już tutaj będą pracować sobie. Aby to tak jakoś fajnie ruszyło.
I może być jakoś tak. No tutaj będzie połączenie z rurami. No to nie będzie żadnego problemu. Czyli wystarczy tylko tak to zbudować i tyle. Także tak to się prezentuje. I zyskamy kolejne punkty badawcze za ukończenie kolejnego kamienia milowego, a mianowicie pierwszy człowiek na Marsie, czyli 250 jednostek punktów badawczych i prawdopodobnie też zdobędziemy punkty badawcze za wyprodukowanie żywności. Jedna rzecz, jaka mi tutaj brakuje w tym miejscu, to chyba bym usunął ten park, szczerze mówiąc. Tutaj bym postawił park. Taki mały. Nie jakiś super wielki. A w sumie mogę tutaj taki większy park. O, proszę bardzo. To w tym miejscu ja postawię na spokojnie już. Chyba przedszkole. No właśnie. Nie przedszkole, a może bardziej... No, to mogę sobie zrobić. O, tak będzie lepiej, bo nie ma chyba tutaj przedszkola nigdzie, co ja? A nie mam. No to tak to może być. Opracuj przełom, oho. A my jeszcze żadnego przełomu nie znaleźliśmy. Na razie mamy pecha. A właśnie. Chodź tutaj, to zbadaj. I mamy kolejną anomalię, która jest tutaj. A, no to chodź tutaj, bo jest bliżej. O, i mamy już pasażerów. Pierwsi koloniści. I zbadamy kolejną technologię, która to jest kompresja paliwa. No dobrze. Nowy początek i przez 10 coi nie możemy, jakby to powiedzieć, nie możemy po prostu przesyłać kolejnych kolonistów na Marsa, musimy jakby przetrwać ten test, że ludzie mogą tutaj faktycznie żyć. Bo oczywiście jest inny warunek, bo jeśli się narodzi się dziecko, to wtedy ten okres od razu zniknie. Ale chyba wygoda jest nawet dość duża. No bo także to ładnie wygląda. Tutaj bym przygotował już pierwszą ekipę na ten kierunek. We found signs of native life. Zbadano anomalię. O, odkryliśmy dawne życie. To jest bardzo ciekawe. I ogłosimy jako triumf marsjańskiej misji, zyskamy 500 milionów funduszy. I to będzie bardziej opłacalne dla nas. A ty jak tam twoja wygoda? Bo jak ona ma wysoką wygodę, prawda, no to ona, jakby to powiedzieć, dodaje nam dodatkowe fundusze przez tą słabę. Tylko pod warunkiem, że ma wysoką właśnie wygodę. Więc na razie trzeba taki warunek spełnić. Okej, rakieta wystartowała. To fajnie. A ty tutaj sobie zbadaj. Dobra, fajnie, że już tam badają. Tutaj zacznę teraz badać trochę. W tym kierunku. No, a na razie to dobrze się prezentuje.
A właśnie, może zaczniemy powoli etap terraformacji, czyli zaczniemy sadzić roślinki już na masie. O, zdobyłem 4000 punktów badawczych. Czyli bardzo fajna anomalia planetarna i jeszcze jedna anomalia. Bardzo duży postęp robimy w technologii. No właśnie, już mam 3 wolne sloty dzięki temu. To wybieram badania, czyli ciężarówka sterowana. I eksplorator, czyli dodaję dodatkowe punkty badawcze. A może apartament? A dajmy sobie apartament. I pójdzie to. A poza tym tak, zakup nowej rakiety. Rakieta towarowa. Która zakupi więcej dronów. Troszkę tego i troszkę jeszcze tego. I więcej nasion. I może metalu kupimy. O, i tak może być. Także my będziemy mieli dwie rakiety. Czyli na dwa lądowiska. Także będzie to idealnie. A jak tam produkcja tutaj? No niby jest jakaś tam produkcja powolutku, ale jednak jest na jako nadwyżka tego towaru. A poza tym, skoro już zamówiliśmy pierwsze nasiona, to weźmy już tutaj zbudujemy coś w tym kierunku. Na przykład jeden tutaj zostaje postawiony, a drugi powstanie tutaj. Żeby to już jakoś ładnie wyglądało. A kolejna rakieta pójdzie w kierunek tutaj, czyli przełomy. Co do budynków energetycznych, to jeszcze mamy jeden generator Sterlinga, także nie jest źle, jak nam zabraknie prądu. Będzie jakby to na spokojnie. Ale powiem wam, że ładny jest nawet. Nie wiem, jakie wasze jest zdanie, ale moje zdanie jest takie, że jest bardzo ładny. Chyba także pierwsze nasionka będą już tutaj funkcjonowały jakoś. Sektor scanned. Wyskanowano sektor i odkryto tutaj złoże metali. No dobra. Skoro tak, to tak. Jest to klasa niska, no to trochę takie jakby słabsze złoże, tutaj mamy już lepsze. No dobra, jakieś tutaj też są złoża. Tutaj jest bardzo duże w sumie. Ale nie jest takie duże jak te. Oczywiście jest to niewielka różnica, ale fajnie, że mamy bardzo duże złoże tutaj cementu. I tu też, także to jest na plusie na pewno. Więc raczej ten cement aż tak szybko się nie skończy jak w pierwszym sezonie. Tutaj... O, mamy tornado. Odkryto anomalię planetarną i to jest drukowana elektronika. Co to jest? Umożliwia budowanie prefabrykatów dronów, montażowi dronów za metale zamiast artykułów elektronicznych. O, i to jest bardzo dobre, bo jak mamy później fabrykę tych dronów, tak, to one wymagają elektroniki, a jak wiecie elektronika, no to jest to taki zasób dość krytyczny. Ale w tym przypadku będziemy raczej manować metal, a metalu zawsze było podostatkiem. Także jest to bardzo fajna technologia. Także kolejna wyprawa pójdzie tutaj. A, bo tutaj to użyję tylko ciężarówki sterowanej. No to zobaczymy jeszcze.
Okej, rozpoczęliśmy pierwszy etap już terraformacji. Tutaj lądujecie. Jak będzie więcej kolonistów, tak, to ja wtedy mogę zbudować już kopalnię tutaj rzadkich metali, a na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Autonomiczne czujniki zostały zbadane, no to dobrze. Jak tam produkcja paliwa? A, niewielkie jest zużycie paliwa, szczerze mówiąc. Ale może by kolejna wytwórnia paliwa by się przydała, tylko nie za taki koszt, tylko wykupimy sobie prefabrykat. Tak moim zdaniem będzie chyba najlepiej, jak tak sobie zrobimy. To teraz badanie zostało ukończone. Także on już nie wymaga żadną klęskę. Znaczy, nie klęska, nie wymaga konserwacji. Konserwacji i prądu. Właśnie to chciałem powiedzieć. Ten to ładnie kopie jak na razie. No i co, na razie nie wiem co robić, szczerze mówiąc. Bo ten to chyba czeka na... Albo jeszcze nie czekają, bo jeszcze ich nie wysłamy, a to ich wyślę. Znaczy ty sobie tutaj pójdziesz, tylko musisz poczekać. I meteoryt gdzieś spadł. Tylko nie wiem gdzie, bo nie zdążyłem zobaczyć. A to są pierwsze postępy terraformacji, jak widzicie. Już tutaj jakby tak zielona się pojawia. Czyli nasz mech. Taki tam myszek. Przydało się zbadać technologię, która pozwala jakby mniej zużywać paliwa, czyli ta technologia. Czyli zaawansowane silniki marsjańskie. Czyli zamiast 50 to będzie zużywać 30, także to będzie dość duża różnica. Czuję się na plusie. Czeka na rozładowywanie, no to weźmy to tak zróbmy, czyli skład, ale taki uniwersalny skład na nasiona. A i tak będzie lepiej. Przeskanowano sektor, czyli więcej cementu i metali. No dobrze. Nie, panie Dono, nie tutaj. Szkoda. Oj, oj, oj. Czy to jest ta burza pieskowa? Building a new home on an alien world. That takes guts, to say the least. Założycie zyskuje cechę entuzjazm. O, no to bardzo dobrze, także tak trzymać. Tylko martwi mnie te tornado. Troszkę takie za blisko. Znaczy jak jest niedaleko rakiet, to się nie martwię, tylko gorzej jakby tutaj dotarło. Ty, to nadal ja trochę żartowałem.
O, to dostaliśmy kolejny kamień milowy, czyli wyprodukowaliśmy żywność. Bardzo dobrze. Jak tam nasze badania? Powoli idą w tym kierunku. I na razie nic ciekawego nie mamy. Dobra, nie, że tam rakiety wyślę. O, mamy tutaj nieudany start rakiety, czyli to jest wina, że nasza rakieta... No, jakiś losowy event się pojawi, tak? I brak skutków negatywnych, bo wybraliśmy sobie politykę. Gdybyśmy go nie wybrali, to byśmy mieli albo musieli ją naprawić, czyli byśmy musieli zmanować elektronikę. Albo byśmy stracili mieli... Albo nasi koloniści by stracili morale o minus 10. Także to jest taki losowy event. A daliśmy radę na spokojnie. Z tym eventem. No, raczej dużo się nie zmieniło przez ten czas. No, tutaj jedynie co, jaki postęp zrobiliśmy, to już początek terraformacji. To po pierwsze. Po drugie, zrobiliśmy... A raczej sprowadziliśmy już pierwszych kolonistów tutaj, czyli do naszej kolonii. I sobie tyle z takich najciekawszych rzeczy. I tak naprawdę dość mocno popchnęliśmy badania. Bo dość dużo technologii zbadaliśmy przez te anomalie planetarne, jak i tutaj po prostu. A ta rakieta wróci, bo chciałbym wykupić, aby zwiększyć produkcję paliwa. Bo jednak paliwo się nam przyda. Czy na natankowanie rakiet, czy na później na ogrzewanie planety. No tutaj przełom pracowali właśnie za Europy. No ale no cóż. No taka ciekawostka, jeśli miałaby być kolonizacja Marsa, no to pierwsze co było, to byśmy nie wysłali w pierwszym właśnie momencie ludzi, tylko tak jak w przypadku w tej grze, czyli po prostu by została wysłana rakieta z dronami, które by przygotowały, no tutaj podstawy gospodarki, aby założyć kolonię, a później ją przygotować dla pierwszych kolonistów, czyli trzeba zbudować infrastrukturę żywieniową, energetyczną. No i ogólnie gospodarkę całą, aby miała jakąkolwiek podstawę w celu utrzymania naszej kolonii. Także w pierwszej kolejności byśmy nie wysłali ludzi, tylko na przykład takie drony albo jakieś roboty, które by zaczęły pracować. Aby nasi pierwsi koloniści już mieli jakąkolwiek podstawę do przeżycia. Także jak widzicie, kolonizacja planet to nie jest takie hop-siup, tylko trzeba przygotować się, trzeba w ogóle finanse przygotować, bo trzeba sfinansować taki projekt, tak? Czyli trzeba zdobyć fundusze, później trzeba zbudować odpowiednią rakietę, która by przewoziła tyle materiałów tutaj na Barsa, czyli te wszystkie drony, prefabrykaty, a później przygotować rakietę, która byłaby zdolna do przewożenia pasażerów na Marsa. Także niby to takie, jak się mówi, niby to jest proste, ale w praktyce, no to jest to bardzo trudne. A poza tym ta ciężarówka już ma stopy.
Znaczy chodź tutaj. To sobie tutaj wyładujesz trochę. A, i nasza rakieta już może kupić. No to jeden generator Stalinka sobie kupię. Fabryka części, fabryka elektroniki. No i wytwornię paliwa. Nie może jeszcze gniazda dronów. Także to tyle ode mnie. Jeszcze bym kupił trochę nasion. Dużo dronów. Jeszcze. I może jeszcze trochę więcej tego. I może takie dwie osoby orbitane. Ocalę drony, ponieważ te... No to chodź tutaj popracować w tym miejscu. A ty pójdziesz tutaj. O, nasze drony są ocalone, bo już mamy kompletne obciążenie. A to możemy tutaj zwiększyć poprzez chyba... Była tutaj taka jedna technologia. Może byłyby inne bazy? Nie, to nie to. W tym kierunku gdzieś to było. Tylko trzeba to znaleźć. I skończyłem ten odcinek, jak już nasza rakieta tutaj dojdzie. I fajnie, zbadaliśmy optymalizację transportu. Mamy kolejne miejsca i zaraz to zbadamy sobie. To zaczniemy badania w tym kierunku i zrobimy jeszcze badania takie jak... O, te. Czyli szkolenie systematyczne. A może zamiast tego... O, wezmę to. Dobra, to więc tutaj z wami się żegnam, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to pamiętajcie, ale to znowu wam powtórzę, abyście też pamiętali, bo też pamiętam o tym, że czasami ktoś zapomina, ja nawet zapominam, by zostawić łapkę. Ale to naprawdę bardzo dużo pomaga, bo to zwiększa zasięg mój. I też mnie motywuje do dalszej pracy, aby polepszać tą jakość naszych filmów. Także zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Także z tej strony był odkrywca Radik i co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.